Blisko 40% rodzin z Lubina otrzymuje 500 zł na pierwsze dziecko. To są takie rodziny, które spełniają kryteria dochodowe, gdzie ubiegają się o świadczenie na pierwsze i kolejne dziecko, gdzie ten dochód w rodzinie jest w wysokości 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku, kiedy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Jednym z najbardziej oczekiwanych przez rząd efektów był wzrost narodzin dzieci. Jest to dostrzegalne w momencie, kiedy rodzice ubiegają się o inne świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, jednorazową zapomogę z tego tytułu, czy dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego. Obserwujemy wzrostową tendencję, jeżeli chodzi o urodzenie się dzieci. Kierownik działu świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przyznaje, że podobnie jak w całym kraju, również w Lubinie zdarzają się przypadki wyłudzeń. Z uwagi na to, że wpływają do nas różnego rodzaju informacje, czy od sąsiadów, członków rodzin, współmałżonków o niewłaściwym wydatkowaniu tych środków, czy niewłaściwej opiece, prowadzimy takie postępowania wspólnie z pracownikami socjalnymi tutejszego ośrodka. Niektóre informacje faktycznie pokrywają się z doniesieniami, inne nie mają pokrycia. Jest super, super jest ten program i pieniążki, żeby było jak najdalej. To jest dobrze, że 500 plus dla matek z dziećmi, tak? Tylko że po prostu matki po prostu te pieniądze, wiadomo, roztrwaniają zamiast dawać na dziecko faktem, tak? Tylko że po prostu roztrwaniają one na swoje właściwie potrzeby, to co zauważyłem i to co mi wiadomo. Przepraszam, jakie korzyści przyniósł program 500+? Nie oglądałem, nie wiem, nie mam żadnych dla mnie, mam dorosłe dziecko. Przypominamy, okres świadczeniowy trwa od października danego roku do końca września roku następnego.